Rozmawiam teraz z kolegą Tadeuszem Łapą, który prezentuje tutaj w wolierze stadko gołębi zamojskich, czubatych, które tradycyjnie nazywamy zmienniakami. Zmienniakami, tak. I tutaj jest to kolekcja gołębi, która wywodzi się od tutaj kolegi spod okolic Zamościa. Okolic Zamościa, tak. I tutaj kolega Tadeusz mówił, że ten hodowca nie chciał rozgłosu, nie chciał, aby mówić tutaj o tym, kim on jest, gdzie mieszka. Tak. Natomiast te gołębie tutaj pozyskałem w zeszłym roku od niego. Kupiłeś sobie ile par, Tadeusz? 10 par. 10 parek. Do dalszej hodowli. I już masz potomstwo z tych gołębi? Nie, jeszcze nie mam. Dwie pary jajka mają. Aha, bo to w zeszłym roku kupione i dopiero teraz będą do rozpłodów wkładane. Bardzo, bardzo takie wyrównane gołębie, prawda? Jest duża grupka gołębi, ale wszystkie w ujednoliconym typie, nie? Tak. To też co gołębie wywodzą się z 6 gołębi. Aha. Jest tutaj dwie samiczki, żółto-rabę. Tak, tam na brzegu. Po 6 latach hodowli wyszło dwie, znaczy dopiero zaczynają wychodzić żółte zmienniaczki. Tak jest, no przy czerwonych gołębiach będą się żółte gdzieś pojawiały. Tak tylko jest. Samiczki, nie ma samca. Tak jest, no to jest typowe. Przy genie rozjaśniającym dilut on rzuca się u samicy najczęściej, tak jest. No właśnie tego. I wtedy, jeżeli jest tylko u samiczki, to zawsze będzie u samiczek się przerzucał sporadycznie. Także bardzo fajna grupka gołębi i trzymam mocno kciuki, żeby udało się wyhodować ładne gołębie. Myślę, że dalsze będzie tego. I spotkamy się na wystawach z tą grupą gołębi. Pierwsza wystawa, co będzie, to chyba w Sitnie się zobaczymy. Już latem. Z moimi obrączkami. Tak jest. Nowo wyhodowane. Tak jest, fajnie. Trzymamy mocno kciuki za to, naprawdę. No koledzy, tutaj bardzo ładna grupa gołębi zamojskich, czubatych zmienniaczków i kolega Tadeusz będzie się starał wyhodować ekipę na wystawę. Trzymamy mocno kciuki. Nie zdarza się, żeby takie zmienniaki w takiej grupie pokazywały. O tak. Może to być i jest to marzeniem nie jednego hodowcy. No niestety, na pewno tak nie. Jest. Marzenie jednego hodowcy. Kolega mi mówił, że jak był mały, tam jakiś pan trzymał na wsi właśnie takie zmienniaki i on zawsze chodził, oglądał, siedział, mówi, godzinami przeglądał te zmienniaki i mówi, i musiał tego zmienniaka odbudować. I w końcu udało się mu osiągnąć o czym pamiętał jeszcze z dzieciństwa, że takie gołębie były. I to są bardzo mądre gołębie. Tak jest. No, bardzo fajne. Także. Bo zechce zrobić jeszcze tymi gołębiami może loty. Tak jest. No to super. Trzymamy kciuki, kurczę, za spełnienie tych planów. Pozdrawiam serdecznie. No, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dzisiaj znowu rozmawiam z panem Tadeuszem Łapą. I okazało się, że pan Tadeusz prezentuje tutaj na wystawie w Zamościu swoją stawkę roztoczańskich wysokolotnych. Ile pan przywiózł gołębi? 6. 6 gołębi, tak? Od tego miejsca zaczynamy? Od tego. To jest Janusza Rata. Od tego miejsca? Od tego. I gołębie, które pan hoduje w tej rasie, to wywodzą się z gołębi pana Bogdana Kniazia. Bogdana Kniazia. Uważam, że nie ma lepszych lotników. Czyli są gołębie bardzo lotne, tak. Chętne do lotu? No tylko te trzymam jako lotniki. Jakie czasy lotu? To znaczy w zeszłym roku jako młode 7 godzin. Miałem robić loty, ale we wrześniu, ale nie wyszło, bo deszcza. Już się nie udało pogody złapać, nie? No właśnie, nie dało tego. W tym roku zechcę w maju zrobić loty. Jak wszystko i zdrowie pozwoli, oczywiście. Czyli tutaj mamy, to pewnie samiczka, co? To samiczka. Tutaj pewnie to samczyk. No samczyk. Taki mocniejszy. Bo tak. Gołębie od pana Bogdana Kniazia raczej takie drobne, prawda? Tak. Raczej charakteryzują się tym, że są dosyć drobne. Można tak już, jak ktoś troszeczkę te gołębie poznaje, to
Już tak. Się to widzi, nie? Że to jest ta linia. No, w domu są ładniejsze, bo są bardziej koryściaste. Mi się te koryściaste lepiej podobały. Tak, tak. No ale wystawa... Do osedy takie koryściaste już nie, tak. nie idzie. Nie idzie. Tutaj też samiczka to, pewnie. Samiczka. No i też te kolory są bardzo ładne, prawda? Ciemne, ładne kolory. Ona latała. Ciemne, takie rude pasy, ale od kniaziów są charakterystyczne. Często tak jak u tej samicy, takie aż czekoladowe, prawda? No. Też to jest charakterystyczne. No. I to zasługuje tej głębi na uwagę jakość brwi, bo roztoczańskie często mają teraz za jasne brwi. No, te gołębie mają niestety, piękną brew. Tu też pewnie samiczka. To samiczka. To samiczka. I na końcu dalej jeszcze jest samiczka jedna. I tutaj też samiczka. Tak, to samiczka, też samiczka. O, i też u pana Bogusia często właśnie takie te białe, fajne na szyi, takie właśnie, o, znaczki, to, tak. Coś, nam się to podobuje zresztą i tak. lot. W zeszłym roku 60 zganiałem, moment 60 nikło. Czyli ich nie trzeba prosić do latania. Tak, do latania nie trzeba tych gołębi prosić. Pięknie te kolory, te fiolety na szyjach, prawda? Bardzo fajne gołębie. Tylko problemy są z jastrzębami. No to jest niestety powszechny problem i coraz bardziej dotkliwy. No niestety. Także bardzo ładna grupa gołębi. Ile pan par ma tych roztoczańskich? Nie wiem. Wszystkich mam 240. Aha. To podobnie jak u mnie. Jak ktoś się spyta, ile mam, to tak też do końca nie wiem. Nie, bo szczepiłem, na jesieni szczepiłem, to wiem ile, bo wszystko leczone było. To tak jest, 240. Tak jest. No to super. Fajnie. Bardzo fajna stawka gołębi. Przyjemnie się na nie patrzy. Wyrównana grupa, elegancko. Także bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo. Rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.